tak, no tak, no kolejny film o P52. A dlaczego? A dlatego, że to mój kanał i mogę. No cześć, z tej strony Michał z kanału RGL Retro Gaming Laptop, a dziś, cóż, dziś kilka spraw. Dziś po raz kolejny, jak widzicie, wraca na tapetę P52, jest to mój daily, więc co za tym idzie, poświęcam mu trochę czasu, a co za tym idzie, no też trochę was męczę. Tym, że poświęcam mu trochę czasu. Mówię, no, kto chce to ogląda, kto nie chce to nie ogląda, a może komuś się przyda. I co dzisiaj w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku w zasadzie zrobimy sobie takie podsumowanie tej P52, jeżeli chodzi o możliwości tutaj rozbudowy i ingerencji w sprzęt przez ostatnie miesiące, co udało mi się tutaj zrobić. Generalnie, no to tak, jak widzieliście, jak było mówione też i w poprzednich filmach, mamy tutaj zainstalowane sporo dysków twardych. Są tutaj cztery, można powiedzieć, dyski SSD. Mamy tutaj jeden dysk HDD i tak naprawdę bez problemu to tutaj śmiga. Jeżeli chodzi o termikę tych dysków, no to została tutaj ogarnięta. I temperatury są naprawdę całkiem, całkiem fajne i przyzwoite, co się tyczy samych parametrów, jeżeli chodzi o procesor i kartę grafiki, no to już też sobie myślę omówiliśmy we wcześniejszych filmach, więc nie będziemy jakoś mocno do tego wracać, natomiast tutaj zrobiliśmy termikę na ciekłym metalu i paście K5 Pro, jeżeli chodzi o zamiennik thermalpadów. I szczerze wam powiem, dzisiaj sobie po paru miesiącach zaglądniemy tutaj pod maskę i zobaczymy, jak to tutaj jest, może nie zbudowane, ale w jakim stanie to dzisiaj jest i jak to sobie tutaj działa i jak oddziaływuje na komponenty, zarówno jeżeli chodzi o układ chłodzenia, jak też o rdzenie procesora i układu graficznego. Jeżeli chodzi o ostatni film z modyfikacjami, to tutaj trochę was sprankowałem tą kolorową klawiaturą. Tak naprawdę wrzuciłem tutaj, jak widzicie na przebitkach, klawiaturę ze srebrną ramką. Czekałem, aż przyjdzie. W tym czasie przyszła ta śmieszna nakładka, którą tak naprawdę wziąłem troszkę dla beki, żeby zobaczyć, jak to jest skonstruowane, jak to działa. I paradoksalnie powiem wam, że wykonane jest na tyle dobrze, że jeżeli bym miała cywilizowane kolory i zależałoby mi bardzo na tym, żeby chronić za wszelką cenę klawiaturę, bądź miałbym wiecznie jakieś brudne ręce ze smaru czy innych rzeczy, to mógłbym tego używać na co dzień i jakoś specjalnie nie odbierałoby mi to przyjemności z pisania. Natomiast no, nie muszę tego robić, co za tym idzie, nie będę tego używał, a udało mi się dorwać, a jakże, w fajnej promocji klawiaturkę ze srebrną ramką, która w tej chwili do jakby srebrnej obudowy, srebrnego palmrestu bardzo fajnie tutaj pasuje. A z rzeczy jeszcze dość ciekawych, udało mi się tutaj ulepszyć kartę Wi-Fi oraz Bluetooth z standardu 2,5 na 5 GHz i Bluetooth 4.3. Udało mi się tutaj wrzucić kartę, która ma Wi-Fi 6 GHz oraz Bluetooth 5.3. I można to zrobić bez problemu w tych modelach. Gdyby się ktoś zastanawiał, to modele z serii 5, 9, 5, 8 i od P50 bodajże nie mają czegoś takiego jak whitelista, więc możemy sobie tutaj wrzucać peryferia dowolne i kulaj dusza, piekła nie ma. I generalnie jeszcze z takich ciekawostek, no to fajnie udało się ogarnąć termikę procesora, co sobie zaraz zresztą zobaczymy, więc nie przedłużając, zobaczmy, jak wygląda tutaj pasta K5 Pro i jak wygląda ciekły metal po tym czasie. No i co tutaj na koniec udało się z tego wycisnąć. Zobaczcie, co się stało z K5 Pro. Ja nie wiem, czy tak ma być, ale powiem wam szczerze, że nie wygląda to dobrze. Wszystko to tutaj zbomblowało. Mało z tego, w miejscu, gdzie się odspoiło mniej więcej od kości, zostawiło tutaj taką ciecz oleistą i
reszta jest na radiatorze, który również tutaj samą tą pastę mega zbomblował. Za chwilkę sobie zobaczymy, jak wygląda radiator po ciekłym metalu od naszych chińskich braci. Natomiast z tego co widzę, to K5 Pro jakby szału nie robi, dupy nie urywa. Więc no tutaj trzeba będzie to chyba zmienić, a generalnie co się tyczy później samych cewek sekcji zasilania, no to tutaj K5 Pro stwardło na kamień, musiałem go tutaj odkleić, jeżeli chodzi o pamięci, to ciągle to jest jeszcze takie no elastyczne, natomiast tutaj tak naprawdę po miesiącu czasu było już tak twarde, że podejrzewam, że nam się to tutaj już całkiem zużyło, więc kurde, powiem wam, że sam nie wiem, czy polecam K5 Pro, wydaje mi się, że to chyba nie jest najlepsze wyjście z sytuacji. Pamiętacie, jak ta bestia miała 100 stopni i trotlowała na każdym możliwym kroku? Spójrzcie, po małych przeróbkach na pisaniu własnej tabeli wentylatorów oraz kilku innych tweakach, ten procesor cały czas praktycznie trzyma zakres między 52 a 57 watów i ciśnie na maksa, a jego maksymalna temperatura, jak słusznie widzicie, to 86 stopni. I co? Nie da się? Pewnie, że się da. Kwestia tylko odpowiednich chęci, trochę poczytać Google'a i wszystko da się fajnie ogarnąć. No i co, jak widzicie, temperatury całkiem bajka, jeżeli chodzi o kulturę pracy tego laptopa, to powiem wam szczerze, że to najcichsza bestia, jaką w ogóle miałem w swoim posiadaniu ever. Moment, w którym jeszcze udało się tutaj fajnie ustawić tą tabelę wentylatorów za pomocą ThinkPad Fan Control z troszkę zmodyfikowanym wsadem, naprawdę robi mega, mega robotę. Dzięki temu ten dźwięk, nawet jeżeli troszkę głośniej szumi, a mówiąc troszkę głośniej szumi, mam na myśli tutaj w okolicach 36-37 dB, da się to ustawić wtedy, żeby to było w miarę możliwości jednostajne i przy zachowaniu kulturalnych temperatur mamy też i kulturalną kulturę pracy. Kulturalna, dobra. Generalnie do czego zmierzam? A do tego, że pomimo tego, że ten kadłub tak naprawdę początkowo w momencie, kiedy go wypuścił producent, był dość gorącym, jeżeli chodzi o CPU, ponieważ tutaj sam procesor potrafił lekko łapać okolice 100 stopni przy standardowych nastawach, to w tym momencie po undervoltingu na poziomie około 150 mV, po nałożeniu ciekłego metalu, po zrobieniu tej tabeli wentylatorów, jakby krzywej wentylatorów po swojemu, mamy takie temperatury, jakie widzieliście w HW Info. No i tak naprawdę to tutaj nie ma za bardzo się do czego przyczepić. Generalnie rzecz biorąc, ponadto udało się tutaj wrzucić jakby dzięki undervoltingowi, dzięki tym wszystkim drobnym zabiegom udało się zmusić procesor, żeby pracował z TDP na poziomie 56 W. Dzięki czemu zamiast mieć na stałe przy obciążeniu taktowanie rzędu 2,4 GHz, mamy to taktowanie rzędu 3,6 GHz. Czyli tak naprawdę pomimo tego, że obniżyliśmy mu temperaturę, pomimo tego, że te wentylatory pracują w tej chwili kulturalniej i żaden z nich nie wyje, to jeszcze mamy 50% przyrost megaherców na samym procku. Więc naprawdę tutaj no, udało się naprawdę bardzo, bardzo dużo. I z tego tytułu jestem bardzo zadowolony. I generalnie, gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy, służę, sekcja komentarzy jest wasza w tym temacie również. Nie będę tutaj robił tutorialu, jeżeli chodzi o throttle stop czy inne tego typu rzeczy, ponieważ tego jest na polskim, jak też zagranicznym YouTubie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i nie chciałbym powielać tego tematu, ponieważ byłoby to tak naprawdę kopiowanie cudzej pracy, robienie czegoś, co już ktoś zrobił 10 razy. Ja nie będę tutaj koła wymyślał na nowo. Natomiast gdyby ktoś chciał ponadto jakiś porad, tak jak mówię, sekcja komentarzy jest wasza. Osobiście do niej zapraszam. Nigdy nie zdarzyło mi się komuś nie odpowiedzieć albo kogoś olać. I co? I generalnie na ten moment myślę, że tyle. I to już będzie ostatni film, który będzie stricte dedykowany P52, chyba że coś mi się w głowie jeszcze zrodzi, w co wątpię, a też nie chciałbym was więcej tym tematem kapować. I
Jakkolwiek w kilku filmach pewnie jeszcze ten laptop się pojawi, tak już raczej nie pojawi się film dedykowany stricte pod ten laptop. I na ten moment myślę, temat został w miarę możliwości wyczerpany. A z mojej strony również to dzisiaj tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. A jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, biorąc pod uwagę, że jest to kanał głównie poświęcony laptopom retro, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.